że jesteście zaproszona na kolejny odcinek na moim kanale, czyli moja rutyna po szkole. Tak, koniec strajku w mojej szkole. Może z jednej strony dobrze, a z jednej strony źle. Źle z tym, bo ja nie lubię wstawać o godzinie 7, bo ja sobie dłużej poszłam do 9. A plus, że była już taka mega długa przerwa, to żeśmy potem nic nie wiedzieli. Byśmy mieli dużo zaległości. Kto wie, może byśmy musieli nadrabiać wakacje i w soboty. Tak. Ale nie martwimy się, przecież jest za niedługo wakacje. No i... W związku z tym, że już musiałam iść do szkoły, bo już jest koniec strajku, to pomyślałam, że mogę nagrać dla was rutynę, co robię po szkole. Tak, zapraszam do oglądania. Cześć! Hej, czekam! Cześć! Ja taki jest upał, ja dzisiaj przychodzę sobie zakładam krótkie spodenki. A ja też! Tak! Mam taki rękaw. Okej, to co? Kto jedzie z nami? Ja! Amelka w drugą stronę, nie? Okej, no to trzymaj się, Amelka. Pa! Baba, bo jest Janusz i Grażyna. A jak tam w szkole, spoko? Zawsze sobie tutaj gadamy w aucie. Tak, zawsze, prawda? Super, super. Dzisiaj same szóstki do samochodu. Wow! Moje same jedynki! Wow. Adaś! Nie wierzę, Adaś. Alenka gratuluje. Dzięki. Piąteczka. A co chciałam? Aha, czasami Adaś z nami jeździ, prawda, Adaś? A czasami Adaś rowerem jedzie. Nasz sąsiad. Okej, to co, jedziemy? Było fajnie, jest super pogoda. I co, strajk się skończył w naszej szkole, prawda? No, tak. Ale dobrze, bo nie będziecie nic odrabiać. Nie. Okej, to co, jedziemy do domu? No. Okej. Pa, pa. Pa, więziowie. Pa. Pa. Moja nóżka, pa. 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 Co Lenka dzisiaj? Byłam... Wrzuciłaś 6 razy do kosza? No. Wow! A nie mam, czy dałam takich ćwiczeniach. Aha, super! Wrzuciłam do kosza i w ogóle dzisiaj poszliśmy tak zwiedzać na WF-ie. Poszliśmy i tak patrzyliśmy, jakie kwiatki rosną. Już na miejscu. Tak? Jesteśmy na miejscu. No. Było fajnie i mam już opowiadankę, jak przyjdę do mamy, to zrobię ją. Okej, okay. Czyli dzisiaj jest zadane, że macie opowiadankę napisać, tak? No. Okej. Okay. Może być jakiś długi fragment, może być jakiś krótki. Marcelek. O, cześć, Marcelek jedzie. Cześć. Teraz idę się przebrać w krótkie rękawy i krótki spodenki. Dokładnie. Hej, Marceluś. Ale dzisiaj jeździsz, co? Wow, ekstra. Hej Lenka, cześć, Fiona. Fiona. Jak tam było w szkole? Super, są wszystkie. Tak, serio? Tak. No super. Cześć. Zobacz, jak Marcelek sobie świetnie radzi. Super jeździ. Idziemy? Czekał na ciebie. Nie. Co to było? Co to było? O, to był bąk albo osa. Nie bój się, nic nie zrobi. Jak ty go nie zaatakujesz, to on ci nic nie zrobi. No. Okej? Okay? Zawsze mam nadzieję, że to znowu nie będzie prank. Co ty mówisz? Mam nadzieję, że to znowu nie będzie jakiś prank z kulkami. Zawsze jak przyjdę ze szkoły, to idę umyć ręce. Mam nadzieję, że to nie będzie prank z kulkami, moja uwaga. Nie, to nie prank z kulkami. I moje rączki. Dokładnie tak. Najgorsze rączki po szkole. I co najpierw? Obiadek, tak? Tak. Najpierw właśnie przebiorę. Tak.
krótki rękawek jak z kieszenki. Potem obiadek i odrabiam lekcję. Okej, idę się przebrać. O, wiele lepiej. Jest, tak, przebrałam się, że mam iść. Super. Ale lekka lato w pełni, co? No. Cześć. Ale fajnie. Uwielbiam lato. O, wiecie, jak fajnie tutaj sobie leżeć. Może dzisiaj będę sobie odrabiała lekcję. No, pisała opowiadankę, znaczy się. Przyjdę ze szkoły, to najpierw jem zupę, potem odrabiam lekcję, a potem jem drugie danie. Zupka. No, zupka. Ja już nalewam. Wszyscy zjemy sobie zupkę, a później drugie danie. Jak jecie i oglądacie, to smacznego. Are you gonna make it happen today? Or would you just settle for another delay? Come on, you gotta make it happen now. Come on, you gotta make it happen now. Sit. Are you gonna wait and sit on your hands? Or will you go and start making out a list of demands? Cause you can make it happen, so choose to put your passion to move. And start attacking, don't lose out on the action. Seek the path, reach and grab all the right things that you need to have. Don't wait in good faith and accept delay. We'll step into debates till it gets too late. Stwierdziłam, że nie będę odrabiać lekcji na terasie, bo tam będzie niewygodnie, bo jest za nisko stolik, jeszcze jest wysoko kanapa, więc odrobię tutaj, przymawiam biurko. Słuchajcie, teraz powiem wam, o co chodzi w tej pracy domowej. Czyli zobaczcie, tutaj jest marzyciele do piór i to jest taki konkurs. I mówiłam wam, że jak na przykład, to jak ja wygram lub jak coś inny, i to mam zrobić cała nasza klasa, że ja wam podpiszę zgodę, też tutaj ją mam, żeby brać udział w tym konkursie, ale to musimy wszyscy brać udział. I tutaj, zobaczcie, tu jest takie coś, moi drodzy, potrzebuję pomocy w czym najpierw, w czym? Najpierw opowiem wam wszystko od początku. I tutaj jest dziś rano, gdy szedłem przez park, zobaczyłem coś niezwykłego. Pod jednym z drzew pojawił się kiosk z napisem punkt spełniania marzeń. Przed kioskiem stała kolejka dzieci i nastolatków, gdyby nie to, że trochę się spieszyłem, też bym w niej stanął. Teraz żałuję, że tego nie zrobiłem. Bardzo byłem ciekaw, co i kto znajduje się w kiosku, a przede wszystkim, jakie są marzenia dzieci. Jedyny ratunek w was, wyobraźcie sobie swoją wizytę w punkcie spełnienia marzeń. O spełnienie jakich marzeń byście poprosili. Co wydarzyłoby się potem? Czyli teraz mamy napisać... O, cześć! Marcelko! I teraz mamy napisać tą naszą wizytę i ja już zaczynam pisać. Hej Lenka, już zaczęłaś pisać? Masz już pomysł? Tak, mam już pomysł. W sumie pomysł powiedziałaś, że już miałaś w szkole, tak? No. Okej, to jak będziesz potrzebowała pomocy, no to zawołaj, ja pójdę szykować. Okej. Mogę pisać jak chcę, na kartce, na czym chcę. I potem tak i tak to pani będzie przepisywała na komputer. No, nie zbliżę tak na brudno. Napisałaś. Okej, to zaraz sprawdzimy. Lenka, miałaś naprawdę mało błędów, troszkę tam kropki, przecinki, no. Ale pomysł jest świetny, bardzo mi się podoba. Nawet chyba już się wzruszyłam. Czemu? No bo taki fajny, masz takie fajne marzenie. Okej, no to powiem. Okej, przeczytaj.
pewnego dnia poszłam do kiosku, żeby kupić gazetę dla taty z autami. Gdy byłam już przed kioskiem, zobaczyłam wielki napis punkt spełniania marzeń. Na początku myślałam, że to sen i uszczypnęłam się parę razy, ale nie, to nie... Ale nie był to sen. Zaciekawiona weszłam do środka. Kolejka była ogromna, ale warto było czekać. Wreszcie nadeszła moja kolej. Powiedziałam swoje marzenia, czyli że chcę mieć rodzinę, chcę być bardzo sławną youtuberką i pięknie rysować. Byłam podekscytowana, nie zapomniałam jednak o gazecie dla taty, którą szybko kupiłam i wróciłam do domu. Po powrocie wszystko zapisałam w moim pamiętniku i opowiedziałam rodzicom, jednak za bardzo mi nie wierzyli. Mijały dni i lata. Pewnego dnia znalazłam mój stary pamiętnik i przypomniało mi się to wydarzenie. Po kilku latach marzenia zaczęły się realizować. Jestem bardzo sławną youtuberką, pięknie rysuję i mam wspaniałą rodzinę. Warto wierzyć w marzenia. Marzenia się spełniają. Koniec. No, brawo, pięknie. Super. Ślicznie. Tana. Prawda, Marcelko? Tak? Tak może. Okej, Lanka, to lekcje masz już odrobione. Fajnie, nie? Okej, teraz idę zjeść drugie danie i mam czas wolny. Dokładnie, Lenka, teraz już masz czas wolny i tak jest super, prawda? No właśnie. Lekcje odrobione, zaraz po szkole i czas wolny dla ciebie. Czas wolny dla mnie. No i Lenka tak naprawdę robi codziennie, prawda? No właśnie. Okej, idziemy. Okej, to teraz na obiadek dalej. Okej, teraz czas na drugie danie, prawda? Prawda! Właśnie wygląda moja rutyna po szkole. No, jak przyjdę do domu już, to jem zupkę, potem odrabiam lekcje, potem jem drugie danie, potem mam czas wolny, to dla mnie jest najlepiej, potem resztę dnia mam wolnego. No i jak jest piękna pogoda, to sobie wyjdę na dwór. Ktoś do mnie też często przyjdzie, na przykład sąsiedzi bardzo często też przychodzą. Często też się bawię. I czasami gram w gry. No i też czasami nagrywam filmiki na YouTubie. I dzisiaj też coś chyba nagram. Tak, dzisiaj właśnie nagram filmik taki fajny z lolami. Są nam fajne nowe lole. I w następnym odcinku właśnie zobaczycie te lole. Jak otwieram z Marcelkiem, prawda? Lole Marcelek? Ta niepolska. Ona idzie, wiesz? O, i teraz ją wsiął. Tak, ona idzie. Tu idzie. Panie, tu idzie. Ale fajnie. Uratowaliśmy Biedronkę. Pomoc zwierzakowi. Teraz tyle?
piękne kwiaty mi nazbierałaś. Lenka mi daje kwiatuszki odkąd chodzi. Nie Lenka? No właśnie. Jakie śliczne. A zobacz, są takie. A tu są te niezapominajki. No. Zobacz. Zobaczcie, tu są te niezapominajki. A te i zobacz te. A te też są piękne. Wszystkie są piękne. No, a zobacz te bratki. A tu są takie bratki mini. No, a chyba mini, jakieś dzikie bratki. Tu zobacz, mam iść. One potem urosną, bo widzisz, one masz plamkę białą. Mhm. To... Ojejku, dziękuję też Marcelku. Zobaczcie, teraz mam taki. Wow, ale ekstra. Super, włożymy dzieci do wazonika. Macie teraz broń. Broń z... Śmigusu, dyngusu. Mama, najeżdżaś mi tu woda. Nie będziesz pryskał nas? No, mogę Lenka? Nie. Roxy, Lenka coś ci przyniesie. Chodź Lenka. Tak, no. Roxy byś na wodę. To trochę trzeba jej wymieniać, jak się nagrzeje, tak, ma Roxy? Zobaczcie. Ale zimnej to je pije bardzo dużo, w ogóle dużo teraz pije. No, no teraz co chwila. Kilka tych misek dziennie. Nie. Yeah. Nie! To ona jest zimna! Ale ubrałeś tatę! Dobra, serio! Dobra, już powiedziałam raz tylko lepiej. To ona jest zimna! Obrót? Obrót? Siad! Ej, okej? Nie, siad. Wygadaj mój mikrofon. Aaaa! O nie! Ale nie tak! Nie! Serio, wystarczy już! I teraz fryzura przed filmikiem. Okej, okay, to już zaczynam nagrywać Zorę, tylko to też się muszę przyjść, tak? Już przynoszę. Okej. Okay. Chyba nas nie nagrywał. Marcelku, nagrywamy Lolę teraz! Marcelek, gdzie? Gdzie? Idzie, kochamy brać się tego, Marcelek. Ręka odbiła się od futryny. Mamy Lolę! Zobaczcie! Dobra! Dobra, dobra! Znaczy musimy zakończyć tylko Lenka. A Lola w kolejnym odcinku, tak? Okej, to jeszcze już z wami żegnam. To już koniec rutyny po szkole. Okej, jeśli wam się podoba, dajcie superowe, rutynowe, szkolne, strajkowe, walking grey, subskrybujcie, pa! Pa!